Dobry. Witam Państwa tutaj z gór Almiharry. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat związany, dlaczego przychodzi Bóg, najwyższa sława Boga tutaj na naszą planetę. A więc mamy tutaj przed sobą eksperta w tym temacie, Andres Gutierrez Romero, i nam opowie, dlaczego tak się dzieje, że przychodzi najwyższa sława Boga na Ziemię tutaj. Bueno, tú puedes explicar cómo viene la suprema personalidad de Dios para la Tierra. ¿Por qué viene? Bueno, porque aquí la Tierra a veces... Tutaj ta ziemia, czasami... Muchas veces hay problemas gordos. Są duże problemy tutaj na tej ziemi. Entonces, a więc, si el problema no es muy grande... Jeżeli problem nie jest duży... A veces viene algún devoto grande. Przychodzi wielka dusza, wielka osobistość na tą ziemię. Y de alguna manera lo soluciona. I jakby rozwiązuje wszystkie problemy, które tutaj są, się dzieją tutaj na tej ziemi. Puedo poner un ejemplo de esto. Możemy dać taki przykład. Y ahora de tiempo bastante reciente. Tak niedawno, tutaj w niedawnych czasach. Se sabe que la India estaba, los ingleses estaban allí dominando aquello, haciendo lo que les daba la gana. Byli Anglicy w Indiach i robili co im się żywnie podobało w tych Indiach. Y sin embargo un hombre muy pequeño, jeden wielki, niewielki mężczyzna, que todos pensaban que era muy débil, każdy myślał, że on jest taki niesilny, taki y no tenía armas, i nie miał żadnej broni, que era Mahatma Gandhi. To był Mahatma Gandhi. Y sin embargo, i tak mniej więcej echó los ingleses de la India. On wyrzucił wszystkich Anglików z Indii. Eso nos da una prueba. To jest jakby taka próba. De la fuerza que tiene el Señor. To jaką siłę ma najwyższa sława Boga. Que cuando él quiere que algo pase. To jak on chce, żeby coś się działo. De una manera de otra. Tak z jednej strony czy z drugiej. Pues pasa. To się po prostu stanie. Pero cuando son cosas más fuertes, jeżeli to są bardzo silne jakieś rzeczy, el Bhagavatam, Bhagavatam dice, mówią, que o viene él directamente, o przychodzi on osobiście na wyższą sławę Boga, o viene una expansión suya, albo przychodzi ekspansja na wyższą sławę Boga. Una expansión es como algo, częściowa ekspansja. Una parte de él, una częściowa ekspansja na wyższą sławę Boga, que se manifiesta en otro sitio, która jest, się manifestuje w innym miejscu. Se puede manifestar en el mundo espiritual, może być w świecie, ona się manifestuje w świecie duchowym, o se puede manifestar como una persona aquí en la tierra, lub może się manifestować w tym świecie tutaj jako osoba w tym świecie materialnym, o incluso como un animal, nawet jako zwierzę się może zamanifestować. Porque el Señor es absoluto, ponieważ Bóg jest absolutny. Y no está obligado a estar de una forma concreta. Nie jest jakby... nie ma obowiązku, żeby się w konkretnej formie pojawiać tutaj w tym świecie materialnym. Él es muy libre, on jest wolny. De manifestarse de la manera que él quiera. On może się manifestować w takiej formie, w jakiej on chce się manifestować. Entonces, a lo largo de la historia... na przełomie czasów... De la historia, no de la historia... contemporánea de aquí de Europa. Nie w tej najnowszej historii europejskiej, ale no, las historias de los Vedas. W historii wedyjskiej i del Bhagavatam. I w historii Bhagavatam. Znaczy mówimy o tysiącach lat wstecz. Se cuenta, się mówi, que él se ha manifestado aquí en el mundo material. On był w tym świecie materialnym, się zmanifestował. De muchas maneras. Z wielu formach. Por ejemplo, na przykład, yo no las recuerdo todas. On nie pamięta wszystkich, ale recuerdo algunas. A pewne inkarnacje on pamięta. Como los cuatro kumaras, cztery kumarowie, cztery młodzi chłopcy, que ellos eligieron personalmente, oni wybrali osobiście quedarse siempre de niño. Ciała młodych chłopców. Kumara significa niño. Kumara znaczy dziecko. W języku właśnie z Indii. Después también. Potem jeszcze. Tomó la forma. Hola. Tomó la forma de un jabalí gigante. Przyjął formę dzika.
Wielkiego dzika. Que se llamaba Baraja. Który się nazywał Baraja. Baraja creo que significa jabalí, no estoy seguro. Baraja to znaczy dzik. Porque la tierra, ponieważ ziemia se había hundido, się zanurzyła w oceanie, en el océano del universo, w oceanie uniwersalnym. Y entonces él, a więc con el hocico, on tymi właśnie tymi kłami swoimi wybił ziemię z oceanu przyczyn. Levantó la tierra hacia arriba. Sí. Sí. Después él se manifestó. Potem on miał manifestację. En la forma de Narada Muni. W formie Narada Muni, takiego wielkiego mędrca, który podróżuje po całej galaktyce. Que es un gran devoto. To jest wielki, oddany człowiek najwyższą sobie Boga. Que va por todos los universos. Który podróżuje po wszystkich galaktykach, wszystkich planetach. Después él se manifestó. On się potem się zamanifestował. En la forma de Nara y Narayan. Nara y Narayan. Y dio un conocimiento a la gente bastante bueno. I dał dużą wiedzę dla ludzi, bardzo, bardzo dobrą wiedzę dał ludziom. Después él se manifestó en la forma del señor Kapila. Potem się zanifestował jako pan Kapila. Porque con lo largo, el paso del tiempo, muchas enseñanzas se habían perdido. Bo z czasem, z upływem czasu, wszelka wiedza została jakby stracona. Dlatego, żeby odnowić tą wiedzę, on się pojawił jako pan Kapila. Después él se manifestó en la forma del señor Yagya. Potem się zamanifestował jako pan Yagya. Después él se manifestó en la forma del señor Rizaba. Rishi. De ahí toman el nombre los Rishis. Potem się zamanifestował jako pan Rishi. Tak, dlatego więc mędrcy nazywałem się Rishi. El señor también se manifestó en la forma de Dattatreya. Też się zamanifestował jako Dattatreya. Y el señor también se manifestó en la forma de Prithu Maharaj. I też się manifestował jako wielki król Prithu Maharaj. Que era un rey. To był wielki król. Un rey muy piadoso, muy justo. Bardzo dobry król, on był, miał bardzo dobry dla swoich poddanych. Se cuenta, się mówi, que en el tiempo que él estaba aquí, w tym czasie, co on tam był, na tej ziemi, todo el planeta estaba como un jardín. Cała ziemia była jak wielki ogród. Después también el señor se manifestó en la forma de una tortuga. Też się zanifestował jako wielki, wielki żółw. También la forma de un pez. W formie wielkiej ryby też. Porque en ese tiempo la tierra se hundió también en el océano del mundo espiritual, en el océano de agua. Bo był taki czas, że ziemia była zatopiona oceanem jakiś czas. Había un hombre aquí en la tierra. I był człowiek, który był na tej ziemi. Y se llamaba Manu. Co miał na imię Manu. Y este pez lo mantuvo a flote. I ta ryba jakby utrzymywała tego Manu na powierzchni wody. Dentro de un barco. W takim wielkim statku. Dicen que esa es la historia del diluvio de los cristianos. Mówią, że to był właśnie ten pamiętny potop według Biblii chrześcijańskiej. De los judíos, mejor. Bueno, no. W każdym razie, czy to chrześcijańska, czy tam żydowska Biblia, w każdym razie Biblia. Nie ma problemu. Después, el señor también se manifestó. Bóg się manifestował. En la forma de Dhanvantari. W formie Dhanvantari. Él enseñó la medicina ayurvédica. On zaczął uczyć medycyny ayurwedyjskiej. Para que la gente se curara. Żeby ludzie mogli się leczyć. Con las plantas, ziołami, los minerales, minerałami, el sol, el aire, słońcem, powietrzem, etcétera, etcétera. I tak dalej, i tak dalej. I continuo, sigo. No, tak mniej więcej na tym etapie byśmy mogli zakończyć ten film. Będziemy kontynuować. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam z gór Almihary. Chciałem dodać jeszcze, że odpromienniki naszej firmy Energy Aaron można zakupić na stronie www.energy-aaron.com lub na Allegro, wpisując Energy Aaron. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.